nie tylko napędzał sam samolot, ale duża część energii wytwarzana przez... No jest to dosyć no wiele elementów łączących, powiedziałbym, sensownie, to był podstawowy załogi. Proszę Państwa, pilot się znajduje w tym wyższe, wyżej położonej kabinie, troszeczkę w tył, to będzie znajduje cel, który ma i operator uzbrojenia, a te okienka po bokach to są okienka, które puszczają światła dla ewentualnego desantu w sile 6 osób. Śmigło jest machowane pod wodzie, dzięki czemu dysponuje stosunkowo dużą prędkością. Będziemy zmuszeni kupić nowe śmigłowce bojowe, bo nie wyobrażam sobie, żeby lotnictwo armii lądowej naszej było bez śmigłowców bojowych. Piękny ukłon wypuszczony pod wodzie. Proszę Państwa, zapalony reflektor do lądowania, śmigłowiec się obraca, pokazuje się w pełnej krasie, kamuflaż dwukolorowy. Ostatnio po remontach nasze Mi-24 wychodzą z zakładów w Łodzi, pomalowany w jednolity kolor zielony, tak jak większość samolotów i jak większość statków lotniczych państw NATO. Ten egzemplarz jeszcze ma kamuflaż posowiecki. Proszę zwrócić uwagę, że ta ciężka, ogromna maszyna potrafi latać do tyłu. Pięknie kręci różne figury, czego za chwilę będziemy świadkami. No właśnie, proszę Państwa, a te skrzydełka po bokach to z jednej strony rzeczywiście w locie szybkim wytwarzają pewną siłę nośną, ale jednocześnie służą, a przy takiej podstawowe przeznaczenie służą do podwieszania uzbrojenia. W tej chwili uzbrojenia to widzimy tylko to działko z ramy obrotowe zamieszczone w dziobie kadłuba, ale arsenał, który może zadać ten śmigłowiec, jest naprawdę obfity. A też ja wspomniałem już przed chwilą o opancerzeniu. Proszę Państwa, ten śmigłowiec jest naprawdę dobrze opancerzony i w zasadzie można powiedzieć, że poza poszczególnymi przypadkami załoga tego śmigłowca jest łączeniem modernizacji na rozpoczęcie tak naprawdę dużego programu modernizacji wieluset tych śmigłowców, które posiadają Rosjanie w swoim arsenale. Jedną z ciekawostek, na którą strumień powietrza, który porywa właśnie ewentualnie zanieczyszczenia, te ziarenka piasku i tak dalej, po prostu powoduje, że tor lotu tego powietrza jest taki, że te zanieczyszczenia nie zdążą wpłynąć do silnika. Po prostu działa to na zasadzie podobnej jak separator na przykład wiórów w jakimś zakładzie stolarskim czy temu podobnego. Piloci z terenów dawnego Związku Radzieckiego są wynajmowani przez różne bojujące strony razem ze śmigłowcami. Trudno w końcu sobie uświadomić, kto gdzie jak lata, dlatego że wynajmuje się maszynę razem z pilotami do prowadzenia operacji wojskowych. Te śmigłowce nagle znajdują się w Afryce, w Azji, w miejscach, których nikt nie wie. Zawsze wnosi śmigłowiec tej wielkości, to jest liczba niewyobrażalna. Ja obawiam się, że żaden inny śmigłowiec tej ilości wyprodukowanych sztuk nie pobije. Samych Mi-24 wyprodukowano pewnie z 1000 albo 1200 egzemplarzy. Proszę Państwa, a inną wersję tego śmigłowca, czy inne wcielenie tego protoplasty, od którego się zaczęło i ochy, to Państwo tam mogą oglądać śmigłowiec marynarski, który ja widziałem na stoisku, na śmigłowiec Mi-14, śmigłowiec, który może lądować na wodzie i jednocześnie w związku z tym przeznaczony jest do służby w lotnictwie marynarki, do tropienia okrętów podwodnych, do służb ratowniczych i do podobnych zastosowań. Koncert wystąpi grupa Nana, zaś później około 22 rozpocznie się...